Hej, cześć, ja nazywam się Kaer, a to jest kolejny odcinek z serii Dragon Age Origins. Aktualnie przebywamy na szczycie, a tuż przed nami jest wielki smok. Smok poziom 17, jest to elitarny boss, jak widać. Dzisiaj będziemy się konfrontować z tym paskudztwem, które swojego czasu tutaj zostawiliśmy po tym, jak próbowaliśmy odnaleźć urnę świętych prochów. No i cóż, te próby zakończyły się powodzeniem. Udało nam się odnaleźć urnę świętych prochów, zawierające rzekomo prochy świętej Andrasty. Ważne, że zadziałało i wydaje się, że cokolwiek było w tej urnie, miało na tyle dużą moc, że udało nam się dzięki temu ocalić i uzdrowić Arla Emona. No ale pozostały właśnie nierozwiązane kwestie z tym smokiem, więc cóż, mniemam, że najprościej będzie nam sprowokować go do ataku, używając przedmiotu, który swojego czasu zabraliśmy ze zwłok pewnego mężczyzny, to jest Kolgrima, i tu jest jakiś róg Kolgrima. Ten róg opatrzony zmienionym symbolem zakonu należał do ojca Kolgrima z azylu. Gdy ten pragnął obcować z wielkim smokiem, którego uważał za odrodzoną Andrastę, dołweń na szczycie góry. Chyba tutaj będzie okej, w tym miejscu, gdybyśmy się zdecydowali. Myślę, że jesteśmy jakoś tam optymalnie przygotowani. Ja sobie jeszcze zerknę na umiejętności aktywne. Czy ta aura oczyszczania tu będzie nam potrzebna teraz? Chyba nie, moglibyśmy ją wyłączyć. Co tutaj mamy aktywnego? Broń telekinetyczną może się przydać na smoka, jednak mimo wszystko, tutaj sobie przestawię może tak. Tu troszkę za dużo mi się wydaje tych umiejętności. Ta mur na przykład i wezwanie do boju to mogło być ok, ale mur. Nie wiem też, czy groźba jest. Premię do pancerza. A w jakiej, zobaczmy tutaj, ile mamy. Tutaj mamy teraz obronę, pancerz 35, i on jest odpowiedzialny za zmniejszane obrażenia zadawane atakami fizycznymi. Okej, a tutaj mamy jeszcze obronę. Czyli to jest jakaś tam szansa, zwiększa prawdopodobieństwo uniknięcia lub sparowania ataku fizycznego. Dobra, czyli pancerz przydaje się, jak już dostaniemy, a obrona, aby nie dostać. No i zobaczmy, gdybyśmy mu tutaj to wyłączyli na przykład, to ten mur. Tak, jestem gotowa. O, to mamy 30, czyli faktycznie 35 to daje, no to jednak by się przydało. Nie wiem, jak z tą groźbą. I tutaj jeszcze bym chciał sobie zerknąć na te taktyki, bo tutaj też mamy jakoś tak obrońca, mamy tak. Włącz groźba i włącz mur. Jeszcze do tego wezwanie do boju i zasłona tarczą trochę dużo. Tak mnie się wydaje. Postać atakowana z dystansu, wtedy zasłona tarczą. Dowolny tutaj mamy. Obezwładnienie, okrzyk bojowy. No okej. Czyli no, teoretycznie może mieć to uruchomione, po prostu nie będzie wykonywał zbyt dużo innych ataków jakichś takich. Może od czasu do czasu tylko krzykniemy. Ja mam pęd włączony i to jest najważniejsze. Reszta chyba tutaj... Tu się jeszcze musi przeładować, czyli z powrotem uruchomimy jednak sobie. Tu mamy groźbę na generowanie uwagi smoka, skupianie wokół siebie. Tutaj sobie uruchomimy to wezwanie do boju. Rzucimy jeszcze glif strażniczy, też powinno fajnie zadziałać. Dobra, Alister, ty będziesz prowokował tego smoka do starcia. Zobaczmy, użyj. O! Zniknął gdzieś. O cholera! Szybko poszło. Dobra, co tu się wydarzyło teraz, bo mi na głowie wylądował prosto. Spróbuję go, o. Tutaj jakoś... Czy nam się powiedzi... Jezus Maria, jakie bydle. To tak. Spróbujmy go sobie może... Tutaj jakoś tak... Myślę tylko, czy on już tu zaatakował, bo ja bym chciał się ustawić. Nie wiem, czy... O! Glif strażniczy gdzieś tutaj? Będzie ok? Dobra. Musimy tylko się upewnić, że będziemy w nim stali. Morrigan troszkę odsunę. Ojejku, jaka to bestia jest. Wielka. Ciekawe, czy da się go sparaliżować. Byłoby na pewno łatwiej. Zobaczymy. Jezus, co to poszło chyba. Oddech jakiś ognisty. Obezwładnienie tutaj jest rzucane. O matko, pali mi tutaj dziewuchy.
Odsuńcie się może lepiej kawałeczek chociaż. Morrigan, tylko ty tutaj... Nie wiem, czy coś się jeszcze tutaj rani? Nie, chyba. Chyba tyle. Tylko my temu smokowi z kolei też niewiele robimy. On jest odporny w dodatku na te... próby nasze. Spróbujemy go tak w takim razie. Może przemrozimy najpierw. Ostudzimy nieco zapędy. Może będzie... Może to go spowolni nieco. Dobra, i teraz tak. Tutaj użyjemy regeneracji. Najlepiej na... Żeby tylko się bydle... Dobra, udało się go przymrozić. O, to proszę. O, dobra. To dawało... Otrzymują kary do ataku. No dobra, ale teraz się nie rusza, więc na razie nie ma sensu tego rzucać. Spróbujmy tutaj go jakoś... Może przy użyciu... Demoniczne trucizny, obrażenia duchowe. Stężona zguba żołnierza. Ciekawe, czy wykorzystuje tutaj... wytrzymałość do jakichś ataków. Jeśli tak, moglibyśmy go... trzepnięcie tutaj. O, matko boska. Dobra, odrzucił teraz wszystkich. Aha, czyli na razie jesteśmy nieprzytomni. O co chodzi? Dobra, ognista flegma, znowu coś leci. Wytrzymamy to. To jest eksplozja po prostu, ale wydaje się, że całkiem nieźle sobie radzi z tymi obrażeniami. To będzie dość długa walka, podejrzewam. Bo nie można go paraliżować. Niewiele mu robimy, jeśli chodzi o obrażenia tutaj. Się zastanawiam, czy ja mam... Mam, cały czas aktywne, okej. Okay. Przebijania pancerza. Przecież to smoczysko musi mieć ogromne wartości. Morrigan jak tu biegnie po prostu na pałę. No nie o to chodzi nam. O, to się wydaje... Całkiem nieźle działać, ale za każdym razem mnie on... Może Może ja tutaj się źle ustawiam i nie powinienem go próbować jednak atakować z tyłu, bo mnie będzie cały czas odrzucał, pomimo tego, że mam te bonusy. Co bardziej stanę gdzieś od boku. Dobra, jeszcze sobie wykorzystamy tutaj masowe leczenie. Uzdrowienie grupy, o. Pięknie. Musimy cały czas czuwać też nad naszym maną tutaj. Glif paraliżu. Zobaczmy kolejną próbę. Spróbujemy tutaj może tym razem jakiegoś takiego miażdżącego więzienia. Wątpię, żeby się udało, ale spróbować nie zaszkodzi. Okej, tu się ma całkiem w porządku. A cóż, wykorzystamy sobie jeszcze na siebie tutaj jakieś zaklęcie wzmacniające. Stanę może tu z boczku trochę. O, tak o, może tu się powiedzie. Dalej wydaje się go trafiać. I robię mu coś? Coś tam bije, okej. Okay. Dobra, on ognistą flegmę znowu tutaj będzie rzucał, uskutecznią na nas. To nic. Od razu rzucimy sobie... Panie Alisterze, ale nie tak blisko do nas, bo nas tutaj też powali. Dobra, powoli się kończy mana, więc uzupełnimy sobie tutaj zaklęcia też many. W sensie, żeby mieć możliwość rzucania zaklęć, a nie zaklęcia many. Glif strażniczy na Alistera, bo idzie całkiem dobrze, całkiem sprawnie. Udało nam się już połowę. Oj, właśnie. Nowa sztuczka w repertuarze, tym razem jakieś ogłuszenie. Coś jeszcze się okręca i chyba zmienił teraz cel. Oj. Myślałeś, że tak łatwo? Nie ma mowy. Dobra. To wycofamy się kawałeczek. Zionięcie smoka. O kurde. Może na bok gdzieś uda nam się uskoczyć przed tym. Tak. Chociaż chyba dostaliśmy delikatnie, ale... Glif strażniczy na Alistera. Morrigan. Spróbuj. Wydaje się, że dało się go zamrozić, więc może... Może zadziała tym razem również. Ja to spróbuję dalej. Pięknie. Troszkę czasu mamy. To jest doskonały moment, żeby szybko wyprowadzić grad ciosów. Zmasowany atak, czyli będzie odrzucał nas teraz. Co by tutaj jeszcze? Regeneracja na Alistera. Ciach. Trzepnięcie. Okej, ja dostałem z ogona. Alister odporność, czyli nie udało się go powalić. To bardzo dobrze. Wracaj na pozycję. Spróbujemy jeszcze takiego... Tego mrożenia. Nie wiem, czy nie powinienem... Nie podoba mi się to, co tam było. Chwyt. Chyba porwie Alistera w szpony. Ale zastanawiam się, czy nie powinienem zmienić jednak na broń mrozu. Wydaje się, że jest jakby podatny na...
na zaklęcia mrozu. Choć i burza działała całkiem nieźle, w sensie to na przykład. Oj, porwał Alistaira, dobra. Czy możemy coś zrobić, żeby mu pomóc? Regeneracja. Jejku, jak to życie tutaj szybko ucieka. O, panie Alistairze. Czy ty możesz coś użyć, jak jesteś trzepany tutaj? O bogowie, chyba nie. Ale go tam gryzie. Dobra, ale puścił go. Jeśli nam się teraz szybko uda wypić miksturę. Udało się. Zamach. Czyli odrzuci. Trzepnął nas tutaj, dobra. Spróbujmy to. Ja tam dalej drapię go. Co prawda niewiele, ale zawsze coś. Dobra. Staniemy od boku. Ognista flegma to znowu to samo, czyli uderzy w Alistaira. Morrigan, musisz się wycofać, bo inaczej też dostaniesz kulą ognia. Gwyn też możesz go... O nie, to było celowane w Morrigan. Ale chlasnęło. Chyba nie podobało jej się, że tak sypiemy tym zimnem. Regeneracja. Jejku, palę się. Ogłuszenie znowu. Zdążyłem z tą regeneracją? Zdążyłem. Trochę się regenerujemy. Kurczę, Alistair, nie podchodź tak blisko do mnie. Proszę cię. O nie, znowu go tam trzepię. Czyli znowu silniejsza mikstura. Czy damy radę zamrozić go teraz podczas tego tarmoszenia? Tak. Puść go, dziadzie. Co my możemy tu jeszcze mu zrobić takiego sensownego? Może klątwa podatności? Może to zadziała jakoś? Nie wiem, czy zadziałało, czy nie, ale... Już troszkę, jeszcze tylko trochę musimy wytrzymać. Myślę, że uzdrowienie. O nie, znowu ogłuszenie jakieś poszło. Jeszcze regeneracja. I walimy tą gadzinę. O, Alistair, masz swoją chwilę teraz. Jak w bajkach! Szybkie cięcia i tym oto sposobem szary strażnik Alistair pozbawił życia poczwarę, która czaiła się i strzegła jakichś tutaj bram na szczycie góry. Wielki smok padł. Dobra, zobaczmy, co za fanty zostawił. Ależ to było starcie. Ale dużo lepiej poszło. Myślę, że mieliśmy już doświadczenie po tym, co było z matką Morrigan. Choć powiem szczerze, że ten się wydaje taki większy. Może to tylko złudzenie, ale miałem takie wrażenie, że było troszkę ci... O Boże, ile tego tutaj jest? Toż smoczysko musiało pożreć naprawdę zastępy jakichś wojowników, rycerzy. Wyrzynający topór bojowy, zobaczmy, czyli topór bitewny, dwuręczna broń to jest. 1 do obrażeń, 5 do szansy na trafienie krytyczne w walce wręcz i minus do zręczności. No, to tak średnio, ale ta reszta nie najgorsza. Zobaczmy, co dalej. Sztylet kruka. To jest taki jeden już chyba sztylet mamy i to mogłoby być dosyć ciekawe w połączeniu dla Zevrana. Jeśli też by atakował w plecy, miałby już wtedy 30% bonus, bo już jeden taki mamy. Antywiański długi łuk daje plus 1 do szansy na trafienie krytyczne w walce na dystans. Dalekowzroczny. Jest to jakiś hełm lekki ze skóry smoczego jaszczura. Zobaczmy. Plus do szansy na trafienie krytyczne w walce na dystans. O, to mogłoby być dla Leliany użyteczne. Ciężki hełm piechura, to chyba jakiś standardowy. Szpony burzy, plus 20 do obrażeń od elektryczności. Ohoho. Rękawice szturmowe Kunari. A czekajcie, bo ja tutaj tak lecę na pałę, a przecież one mogą mieć jakieś ciekawe opisy. O, zobaczmy. Ten hełm obdarza użytkownika dziwną i niepokojącą ostrością wzroku. Powiadają, że jego twórca, elf imieniem Temolai, zrobił jeszcze lepszy, lecz gdy go założył, ujrzał czarne miasto i był stracony dla świata. O! Ciężki hełm piechura, czy coś takiego ma opis? Wewnątrz tego hełmu wybity jest znak sali rzemiosł zachodnich wzgórz. Hełmy tego typu wykonuje się głównie z przeznaczeniem dla rycerzy walczących pieszo z Mabari u boku. No ten akurat nieszczęśnik chyba skończył w brzuchu smoka. Szpony burze.
toporne, lecz potężne przedmioty wykonane przez dawno zmarłego szamana prastarych bogów. Tacy ludowi czarodzieje, choć wyśmiewani przez uczonych zaklinaczy, tym niemniej potrafią dysponować niewątpliwą mocą. Okej, tutaj jeszcze z broni zebraliśmy sobie wyrzynający topór bojowy. Ten ogromny oręż powstał z przekucia dwóch halabard i pochodzi z czasów założenia Imperium Tewinter. Runy głoszą pierwotną legendę o rozcięciu krain bogów i ludzi. No dobra, zobaczmy, co to jest. To jest jakieś lekkie rękawice, które mają 1,5 do przebijania pancerza. Zobaczmy. Ciężkie, pancerne i groźne. Zrobione tak, by wytrzymały nawet najdłuższą kampanię. Tutaj cały zestaw chyba ciężkiej zbroi płytowej. Zobaczmy, co nadaje. Tradycja rzucania komuś wyzwania poprzez uderzenie w twarz rękawicą została zarzucona, głównie z uwagi na popularyzację rękawic takich jak te. Gdy zostaną założone w komplecie z ciężką zbroją płytową oraz ciężkimi butami płytowymi, wzrasta szansa postaci na odbicie wymierzonych w nią pocisków. No nie dziwię się, bo dostać w papę z takiej ciężkiej rękawicy płytowej, toż to dziadostwo musi trochę ważyć, a jeszcze sztywne. Ale daje nam premię do odbijania pocisków, gdybyśmy mieli jakąś konfrontację z łucznikami. Okej, czyli możemy sobie to pozbierać. One, ta reszta też podejrzewam tutaj ma... Nie, tutaj po prostu, że z sali rzemiosła w Denerin. To zbierzmy sobie. Trójkątna metalowa tarcza. Tego typu tarcze wykonuje się dla szeregowych żołnierzy służących w armiach większości banów. Warkocz rasowej suki. Co to? 8 do ataku i 8 do pancerza aż. Charakterystyczny znak linii starożytnego zakonu mnichów poświęcających się zachowaniu czystości rasy Mabari. W czasie ostatniego wieku istniały 4 rasowe suki, a każda z nich była żywą legendą. Szarża na oślep. Plus 20 do odporności fizycznej, ale minus 1 do siły woli. Wykonany na północy toporny kanał do mocy pustki, dający siłę, którą przynosi tylko bezmyślność. I smocza łuska, opalizująca smocza łuska. No dobra, to zbierzmy sobie te wszystkie przedmioty. Nowe zadanie, zbroja ze smoczej łuski, popatrzmy. Znajdź jakieś zastosowanie dla smoczej łuski. Znalazłeś smoczą łuskę. Być może mistrz płatnerski mógłby coś z nią zrobić. No przekonamy się. Smoczysko padło, także jestem zadowolony, ale teraz pytanie brzmi, czy my się tutaj dostaniemy jakoś na skróty? Czy niekoniecznie? Chyba nie. Będziemy musieli się tu pofatygować po prostu, wracając sobie przez zburzoną świątynię. Starcie ze smokiem zaliczone. Dość fajnie to współgrało. Och, tu jakieś dźwięki. Tutaj sobie jeszcze podejdę kawałek i na wprost. I okej, wydostaliśmy się z tego miejsca. Ostatnio też zrobiliśmy tego jedno zadanie w tym Orzamarze. No i teraz stoimy przed wyborem potencjalnie albo udać się na szczyt wojownika, albo tutaj na przełęcz Sulchera. I zastanawiam się, czy najpierw nie udać się może do Denerim. W sprawie tej łuski jeszcze zobaczylibyśmy sobie do Cuda Tedas, do tego sklepu, bo ciekawy jestem. Jeszcze przejrzę ogólnie dziennik, może tylko moment. Tutaj mamy zadania, które są w samym Denerim, odnośnie odnajdywania tu jakichś zaginionych osób. Kolektyw magów z kolei tutaj wspominał o Denerim, o wieży kręgu, głębokich ścieżkach, lesie Bresilian. Nieregularni Blackstone'a mają tutaj te quest zadanie, żeby odnaleźć jakiegoś Varela z obcowiska, ale nie mogliśmy się tam ostatnio dostać. Kto nie smaruje, ten nie pojedzie. Tutaj jest jakaś informacja odnośnie tych zakapturzonych kurierów w Denerim. Troszkę ich znalazłem, chyba z 4, ale wnioskuję, że jeszcze nie wszyscy. No jest jeszcze plaga, czyli to główne zadanie. Z Arlem Emonem porozmawiać, gdy będziemy gotowi wyruszyć do Denerim. Rozumiem, że wtedy zbrojnie jakoś. Zbierz armię. Zebrałeś armię. Zjazd możnych zostanie wkrótce zwołany. Wróć do Arla Emona w Redcliffe i przygotuj się na podróż do Denerim. Okej,
No ale ostatnie zadanie, które tutaj jeszcze mieliśmy, tutaj są jeszcze dwa. Przełęcz Sulchera i ten szczyt Wojownika. Więc zastanawiam się, czy może właśnie w ten sposób jakoś tutaj nie podejść najpierw do Denerim, nie pogadać w sprawie... I wtedy, gdybyśmy się udali, to może byłaby gotowa też już. Zobaczmy. To co prawda jest kawał drogi, a moglibyśmy od razu tutaj sobie skoczyć na tą chociażby przełęcz. Ale tak wnioskuję, że jeśli Wade będzie potrzebował znowu więcej czasu, żeby obrobić tą zbroję, to lepiej byłoby mu ją dać teraz i wybrać się na przykład na tą przełęcz. Tam ponoć jakiś kupiec jest. Też może miałby jakieś ciekawe towary. Na szczęście obyło się bez jakichś przykrych niespodzianek. Tutaj jakaś łuczniczka chyba, czy łucznik. Łuczniczka, no, ciekawe. Dobra, zobaczmy, czy tutaj... Najpierw tak, najpierw do mistrza płatnerskiego. On zdaje się, tutaj ma swój sklep. Tak jest, skład Wade'a. O, a ten co, tańczy? Tak to wyglądało. Złapaliśmy chyba go na jakimś... Proszę, proszę, dobra. Przyniosłeś więcej łusek? Chcę spróbować jeszcze raz. Tak wiele się nauczyłem. Wade, proszę cię, zostaw klienta w spokoju. Jak mogę ci pomóc? No właśnie, mam sprawę. Czy potrafiłbyś wykonać zbroję ze smoczych łusek? Ty najzwyczajniej w świecie nie wiesz, kiedy przestać. Skąd to ponuractwo, Herenie? Mamy dziś wspaniały dzień. Dzisiaj wykonam zbroję ze smoczych łusek. Aha. Jestem taki podekscytowany. Ile to potrwa tym razem? Całe noce śniłem o tym, co zrobię. Mam wszystko w głowie. Doskonale jasne. Tylko kilka godzin. Zajmie mi to tylko kilka godzin. Co? Ty mówisz poważnie? Absolutnie poważnie. Pytanie tylko, jaki pancerz mam przygotować? Smocze łuski są cudowne, elastyczne i twarde zarazem. Mógłbym wykonać zbroję ze smoczej skóry, ciężką zbroję ze smoczych łusek lub zbroję płytową ze smoczych kości. Co cię interesuje? Okej, czyli możemy zrobić średni pancerz, jakiś lekki pancerz albo ciężki pancerz. Zastanawiam się na przykład, czy nie dać chociażby takiego jakiegoś ciężkiego, znaczy może średniego pancerza, jako taką formę gdzieś tak właśnie po środku, taką dobrze zbalansowaną dla łyn, żeby może aż tak bardzo nie obciążać tej regeneracji, jak to ma w przypadku miejsce w przypadku takiego stricte ciężkiego pancerza. No i tak myślę, byłoby fajnie zrobić. Spróbujmy. Preferuję średnie pancerze. Poproszę zbroję ze smoczej skóry. Tak będzie najrozsądniej, myślę. Najsolidniejsza to jest... A nie, moment. To jest chyba lekka, tak, ogólnie? Bo to jest jeszcze ciężka zbroja, a potem zbroja płytowa. No właśnie, i co tutaj zrobić? Spróbujmy w takim razie z tą ciężką zbroją ze smoczych łusek. Doskonale! Doskonale! Nigdzie się stąd nie ruszaj! Proszę bardzo, oto dzieło mego życia. Tak szybko? No właśnie. Oczywiście, Herenie, miej we mnie trochę wiary. Jestem w końcu mistrzem płatnerskim. Cuda zawsze robią wrażenie, ale ty nie jesteś tu już mile widziany. Co? Mam ochotę na urlop. Może w jakimś ciepłym miejscu. Nienawidzę swego życia. Otrzymano przedmioty i ukończono zadanie. Zobaczmy tutaj. Mistrz Wade zrobił ze znalezionej smoczej łuski doskonały komplet ciężkiej zbroi. Zobaczmy, cóż to za ciężka zbroja. Ulepszone ciężkie rękawice ze smoczych łusek. Proszę bardzo, tutaj jaki będzie bonus? Tworząc te rękawice, Wade przeszedł samego siebie. Są twarde jak skała, a przy tym eleganckie. Dostępne jedynie w kolorze znanym jako kropla krwi. Gdy zostaną założone w komplecie z ulepszoną ciężką zbroją ze smoczych łusek oraz ulepszonymi ciężkimi butami ze smoczych łusek, postać otrzymuje premię do obrony, a koszt użycia zaklęć lub talentów postaci ulega obniżeniu. Rewelacja! O coś takiego nam chodziło właśnie.
regenerację wytrzymałości też będzie dawało. Może być. Chociaż tylko pytanie, czy tu mamy siłę, okej. Wybierzmy sobie win i teraz mamy możliwość założenia tu sobie o... Co tutaj jest jeszcze? Tu też jest wytrzymałość, plus do regeneracji wytrzymałości podczas walki. Też nie... O cholera, jakie to jest potężne. Tak patrzę. Koszt użycia zaklęć będzie też mniejszy. Dobra, to załóżmy sobie taką ulepszoną zbroję ze smoczych łusek. Ulepszone ciężkie buty. Tutaj też mamy... Ciekawe tylko, czy ta wytrzymałość będzie się przeliczała na naszą manę. Jeśli tak, to w ogóle byłaby rewelacja, bo w sumie Win nie korzysta z wytrzymałości. Ale zmęczenie będzie dużo niższe. Tam było chyba z setka już, zaraz sobie zerknę jeszcze tylko właśnie. Nie, tu mamy 41 teraz, okej. To zobaczmy, jak tu użyjemy całego tego zestawu z ulepszonych ciężkich rękawic. Jeszcze hełm, czy hełmu nie ma? Hełmu chyba nie ma. Zaraz zobaczymy. Tu mamy 10 dożywotności. Oprócz tego moglibyśmy założyć na przykład taki hełm głębi z ciężkiej stali. O, i co? O, i proszę, 9 z 40. Nieźle. 25,77 było. Jeszcze tylko sobie zerknę tutaj, a ile w tym mieliśmy. No, to było 25,77, jest 31,7, więc jakaś tak aż znaczna różnica nie będzie, a myślę, że będzie się dużo lepiej korzystało z zaklęć. Świetnie, dobra. Taki obrót spraw, myślę, warto było tutaj sobie podejść. Jeszcze Win teraz chyba musi... A nie, nawet nie aktywowaliśmy ostatnio. Tutaj tylko ta magia bojowa. Czy to będzie cały czas nas... No na razie nie wysysa tutaj tej many. Dobra, jeszcze chciałem zobaczyć, panie Herrenie, póki mnie nie przegnałeś. Co? Spróbować jeszcze raz. Jeszcze? Się nauczyłem. Wade, proszę cię, zostaw klienta w spokoju. O Boże. Gdybyśmy mieli do czynienia z jeszcze jednym smokiem, to może by dały radę zrobić trzecią zbroję. Herren byłby, podejrzewam, zachwycony. Oczywiście. Chciałbym zobaczyć najpierw, co ma na sprzedaż. O. Co my tutaj mamy? Tutaj są te ciężkie płytowe. To możemy to sprzedać, tak myślę. Ciężki hełm piechura sprzedamy sobie. Te rękawice płytowe też się raczej nam nie przydadzą. Każdy ma jakąś tam... jakiś zestaw. O, wszystkie te rzeczy tutaj sobie sprzedamy. Sztylety sobie zostawimy może dla zebrana. No i tak, odłamek metalu może się przydać, więc sobie kupię. No i nic ciekawego innego. Tutaj Kadis Ojca Gór, dość ciekawe. Kolczuga Ewona Wielkiego. Plus jeden do regeneracji żywotalno. Tak, no tutaj ten wymaga też od zatrzęsienia, widzę tutaj, siły. Więc myślałem, że może mi się to uda założyć, ale jednak nie. Płaszcz Złoczyńcy, coś takiego mógłbym. To z kolei bardziej dla zebrana, bo on idzie w zręczność. No. No nieźle. Chociaż... no tak, bo tam chyba... Zebran chyba nie ma żadnej, to moglibyśmy o tym pomyśleć. A tutaj jeszcze chciałem zobaczyć, czy to jest też jakiś zestaw? Raczej nie. Dziesiątki lat przed tym, jak król Kalenat zjednoczył Ferelden, Tern Ewon zamierzał zrobić to samo. Do dziś przy ogniskach śpiewa się pieśni o jego męstwie i waleczności. Jedna ze strof opowiada o jego nieprzebitej zbroi. Faktycznie, nie zginął on w bitwie, lecz został zabity przez zazdrosną kochankę. A ta druga, opis płaszcza złoczyńcy... Ten napierśnik niewiadomego pochodzenia pasuje niczym druga skóra. Idealnie nadaje się dla barda, szpiega lub skrytobójcy, co oznacza, że poprzedni właściciel prawdopodobnie nie rozstał się z nim z własnej woli. Pewnie tak. Dobra, to jeszcze sobie... Ależ tutaj ten huk. Zobaczymy sobie jeszcze do... O! Był jakiś dialog, a ja przerwałem tutaj. Ajajaj. No niegrzecznie z mojej strony. Zobaczmy w takim razie jeszcze do cuda Tedas. Cud Tedas. Cudów. To tutaj. Chyba z tego, co kojarzę. Można tu kupić chociażby te księgi.
Berserkera może nas nauczyć Ogryn, ale łupieżce chyba miał tutaj ten jegomość wyciszony. Witaj w cudach, Tedas. Sprzedajemy towary wykonane przez krąg oraz rozmaite antyki. Czy chcesz obejrzeć coś konkretnego? Bardzo proszę. Przejrzyj towary. Dobra, mamy mikstury z lirium. Albo jakieś tutaj jeszcze recepty. Potężne maści. Potężna mikstura z lirium. O kurczę. 11 sztuk złota. Jest księga technik tajemnych. To też jest dla maga, ale obowiązkowo kupujemy. Przyda się. Wielki miecz ze smoczej kości. Ten ma po prostu 3 miejsca na runy. Zimnodech. Plus 25 do odporności na zimno, plus 3 do siły zaklęć. Promieniuje zimnem, ciekawe. Czy są jeszcze jakieś inne? Szata kosiarza, plus 6 do kondycji, plus 20 do odporności na ogień. To takie bardziej dla jakiegoś maga takiego krwi, tak mi się wydaje, gdzie on tej kondycji z tej krwi tam czerpie moc. Szaty maga Tewinter, 2 łapki. Różdżka błyskawic jakaś. Pochodnia żaru. Tutaj za dużo nie ma ciekawych przedmiotów. Ogniskowe przepaska archiwisty zwiększa ilość doświadczenia otrzymywanego z kodeksu. A tylko ja to mogę mieć ewentualnie, bo to jest ograniczenie do mnie. Pierścień wieków plus 20 do odporności. O kurde. Też jest dość ciekawe. Tik odporności. O. Nie, tutaj jest duchowy uzdrowiciel. To gdzie ja tego łupieżcy widziałem? Dobra, ale też możemy sobie ewentualnie potencjalnie kupić coś takiego. Zawsze moglibyśmy na przykład nauczyć Morrigan paru sztuczek. I to nie byłby głupi pomysł. Dobra, kupimy sobie też taki podręcznik. Kupimy sobie... Czy tutaj są jakieś arcymistrzowskie runy? Chyba nie. Pierścień wieków. No ale to już się wypłuczemy całkowicie z pieniędzy, więc na razie odblokowano specjalizację. Uzdrowiciel dusz. No i pięknie. Dobra, jeszcze sobie tylko zerknę, komu tą księgę by podarować, bo mogę wybrać albo Win i wtedy moglibyśmy spróbować dalej rozwijać tutaj mistycznego wojownika. Albo Morrigan i do wyboru będziemy mieli chociażby zamieć lub jakieś tutaj zaklęcia, na przykład koszmar na jawie. Ostatnio chyba dostała Morrigan, więc tym razem spróbujmy szczęścia z Win. O ile mogę? Mogę. Ciach, księga technik. Zobaczmy. Co my tutaj mamy? Kolejny punkt tutaj dla mistycznego wojownika. Mistyczny wojownik zyskuje większą wprawę w używaniu magii bojowej, otrzymując w tym trybie znaczne premie do ataku, obrony i zadawanych obrażeń. W sumie ciekawe, bo to chodzi o to chyba tylko i wyłącznie, że zadawanych obrażeń normalnie. To nawet okej, bo nie będziemy musieli zużywać many na zaklęcia stricte takie właśnie jakieś ofensywne, a bardziej podrzucić jakieś zaklęcia leczące, wejść w sam środek jatki i spróbować swoich sił. Dobra, w cudach teraz już wszystko chyba, cały interes żeśmy załatwili. I jeszcze zerknę może ten krasnolud, bo coś mi się wydawało, że taką księgę gdzieś widziałem, tylko nie pamiętam gdzie. Genitivi raczej jej miał nie będzie. On chyba nie handlował, ale możemy zobaczyć co u starego brata Ferdynanda. Moja własna ekspedycja, własny zespół, nie A mogę się doczekać. A to chłop jeszcze przeżywa cały czas? Nie będę ci przeszkadzać, bracie. Możesz mnie odwiedzać, kiedy tylko zechcesz. W końcu wszystko zawdzięczam tobie. Okej. Nie no, aż tak to nie. Nie możesz ze mnie zejść. Coś tam zrobiłem, ale bez przesady, żeby zaraz wszystko. Może tutaj Gorim, chociaż nie pamiętam, czy on... krasnoludzkiego rzemiosła. Wspaniałe wytwory krasnoludzkiego rzemiosła. Tak jest, prosto z Orzammaru. Chcesz coś jeszcze obejrzeć? Mam tylko najlepsze towary, prosto z Orzammaru.
Pokaż, co masz do zaoferowania. Każdy przedmiot zaopatrzony jest w znak jakości mego teścia, najlepszego kowala w całym Denerim. Okej. Jeszcze trochę odłamków. Nawet tu trochę taniej jest. Tam było chyba 1 srebra i 20. Tu Wade trochę podciągnął tam koszta. Miecz meteorytowy. Ten to dopiero ma tutaj jakieś plus 3 do siły, ale odporność duchowa spada. Wielki młot Hasyndów. To właśnie był taki... To był... No w sumie szkoda, że to aż tyle kosztuje. Bo to byłoby fajne naprawdę. Dla Ogrena, tak sobie myślę. Jest wytrzymałość duża, jakaś regeneracja, przebijanie, tutaj diamentowy. Szczęście Torvala, tu jakieś 13,50, tu jest 14, to trochę lepsze. Barbuta Kamenae. To też jakieś szybkie celowanie i szansa na unikanie pocisków, ciekawe. Na hełmie tym wyryto wzory przedstawiające wiatr oraz fale. Na przodzie widoczne jest godło Morza Przebudzonych. Chwyt Katrieli. Plus 3 do szans na trafienie krytyczne w walce wręcz. Ja mam plus 5, więc ze skóry smoczego krępujące ubijacze to mi za bardzo tutaj nie zrobi. Masywne, krasnoludzkie rękawice pancerne, tutaj jakieś buty. Krasnoludzka zbroja. Arcymistrzowska runa srebrnorytu, gdybyśmy mieli takie życzenie, to tutaj też jest. I to chyba wszystko. Tutaj nie pamiętam tylko, czy Cezar jeszcze coś sprzedawał. Zaraz zobaczymy. Wróciłeś. Trzeba ci czegoś? Masz coś na sprzedaż? Och, tak. Czy tutaj czasem tego nie było? Nie. No pojęcia nie mam. Kwestia z zaginionej księgi. Tu Buzdygan. Patrzę, czy coś tak pobieżnie, czy coś można było u niego kupić. Jest co prawda receptura na jakieś takie właśnie zguby maga, zguby żołnierza. Też można by sobie tutaj kupić. Kto wie, może się przyda. Nawet jakieś trucizna jest do kupienia. Za niewielkie pieniądze, to spróbujmy w takim razie, tak. Sobie tutaj kupimy. Trochę trupiego korzenia, bo też nam brakowało ostatnio. Demoniczna posoka, jak jest to, można? Te substancje wydaje mi się, że też są dostępne normalnie u kupców, których mamy w obozie. No dobra, ale misja zakończyła się powodzeniem. Udało nam się zabić paskudną bestię poczwarę, która czaiła tam się na w górach, nieopodal wioski Azyl. Odebraliśmy zbroję, od razu szybko poszło, więc spodziewałem się, że będziemy ją przekuwać, a potem jeszcze będzie potrzebował tydzień, ale nie. No i też wydaje się całkiem solidna, dużo lepsze wrażenie na mnie zrobiła, muszę przyznać, niż na przykład to, co pierwotnie stworzył Wade dla Zevrana. Taka wydawała się dość skromna, a ta tutaj prezentuje się nie najgorzej, zwłaszcza ta odporność na ogień może nam... z kolei teraz znowu wzrosło zmęczenie, ale spodziewam się, że tam byłoby jeszcze więcej. Chyba, że to zmęczenie wzrasta właśnie od korzystania ze zdolności. Toż właśnie. Czyli tam już było ponad 100, a tutaj jest jakoś lepiej. Tak, myślę, że 59 to nie najgorzej. Jakie w ogóle ma Alister? 17, więc jemu dość szybciej idzie to. Zachowajmy ostrożność. Czyli jeśli nie będziemy korzystać z magii bojowej i walczyć jakoś w zwarciu, wtedy ta magia nie będzie się aż tak szybko, w sensie powinna się szybciej regenerować, o, w ten sposób. Czyli jeśli tego nie będziemy korzystali, a jednocześnie obrona, jaką posiadamy tak normalnie, też jest dość wysoka. No dobra, myślę, że to jest doskonały moment na to, aby zapisać sobie w tym miejscu odcinek i zakończyć jego nagrywanie. A w przyszłym odcinku chciałbym się wybrać do tych miejsc, które zostały tutaj opisane wcześniej jeszcze w naszym kodeksie jako miejsca właśnie z DLC. Tak sobie teraz patrzę na mapę i wydaje mi się, że coraz bardziej ta plaga tutaj zalewa. Wcześniej było tylko do Lothering, a teraz już aż tutaj objęła. I troszkę mnie to zaczyna niepokoić, bo nie wiem, czy tu też jeszcze nawet sięgnęło teraz tu. O cholera. Mam trochę obawy, że może jak za długo będziemy zwlekać, to też coś tutaj się może niedobrego wydarzyć. No mam nadzieję, że nie. Zobaczymy.
Okej, w takim razie dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka i cóż, życzę Wam przyjemnego popołudnia bądź wieczoru, no i jak zwykle widzimy się w następnym. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć!